Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Jedność Narodu i Środowisko Polityki Polskiej. Witamy serdecznie naszego gościa, pana doktora Jana Ciechanowicza, autora wielu książek, wybitnego znawcę i Rosji, i Litwy, i prawda, tutaj wschodnich naszych spraw. Autora ponad 60 dokładnie książek, o ile dobrze wiadomo. I ja zaprezentuję dwie książki, które są dzisiaj do kupienia tutaj u Państwa, u nas. Antropologia władzy, jeden tytuł, zachęcamy do oglądania, do kupienia. I najnowsza pozycja pod tytułem Antysemityzm. Pan doktor przyjechał do nas, żeby wygłosić, mamy rok 2017, więc rok wielkich rocznic. Między innymi 1917 rewolucji rosyjskiej, bolszewickiej. I właśnie tytuł naszego wykładu nawiązuje do tego, mianowicie brzmi następująco. Dwie rewolucje rosyjskie 1917 roku i podtytuł Aspekty psychologiczne. Panie doktorze, bardzo prosimy o prelekcję. Później będzie możliwość zadawania pytań. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla początku dobra wiadomość. Ja nie będę długo Państwa zanudzał. Tak, bo Państwo są zmęczeni po pracy i tak dalej. Żeby nie było zupełnie anonimowo, drodzy Państwo, ja rzeczywiście pochodzę z ziemi wileńskiej. Przez 44 lata pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego. Początkowo w Wilnie, potem w Bydgoszczy, potem w Rzeszowie, potem w Tarnobrzegu i Sanoku. Jestem rzeczywiście autorem 60 książek, tak się złożyło na dzień dzisiejszy. Jeszcze jedną książkę mam na warsztacie, na stole dopiszę i to będzie koniec. I tak nadużyłem, prawda, cierpliwości czytelników moich. Pracowałem w charakterze wykładowcy filozofii, etyki. Właściwie mam 3 dyplomy, jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe. Wykształcenie filozoficzne, politologiczne i germanistyczne. Trochę różne te rzeczy są. Tak więc wykładałem filozofię, etykę, leksykologię języka niemieckiego na tych uczelniach, filozofię kultury, historię filozofii niemieckiej i tak dalej. To po to, drodzy Państwo, nie do chwalenia się. Czym tu się chwalić, prawda, jest no, normalna praca. Ja jestem pracoholikiem. Moje książki były drukowane nie tylko w Polsce, też na Litwie się ukazywały, na Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Kanadzie. Także, żeby nie było anonimowo i żeby z mojej strony nie był uprzejmy wobec Państwa, właśnie musiałem te parę zdań dosłownie powiedzieć. Rzeczywiście, jak powiedział pan Adam, w tym roku mamy, drodzy Państwo, rocznicę, setną rocznicę rewolucji rosyjskich. I na wszystkich kanałach, różne rozgłośnie w języku angielskim, niemieckim, oczywiście rosyjskim, słyszymy właśnie rozmaite komentarze na ten temat. Temat rzeczywiście interesujący. Rosja była przez pewien czas bardzo wpływowym, silnym państwem, jest takim państwem dotychczas. I wszystko, co się dzieje tam, może być interesujące dla nas, jako dla Polaków. Tym bardziej, żeśmy jesteśmy sąsiadami Rosjan i że nas z Rosją wiąże bardzo złożona, nieprosta historię stosunków wzajemnych, które nie zawsze były wrogie, ale też nie zawsze były przyjazne. Szanowni Państwo, pozwolę Państwu, że ja nie będę zahaczał o chronologię rewolucji, o imiona określone, jakieś takie zabiegi, tylko jeśli Państwo pozwolą, podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, bo Państwo na pewno zabiorą głos i będą polemizować z niektórymi moimi kontrowersyjnymi tezami, że zajmiemy się aspektami technologicznymi dotyczącymi samego organizowania i przebiegu rewolucji i aspektami psychologicznymi. Pozwolę Państwu też, że od razu powiem, że tutaj ja przychodzę nie Państwo do czegoś przekonywać, nie Państwu cokolwiek sugerować, lecz tylko i wyłącznie podzielić się z Państwem moimi niektórymi obserwacjami. Jeśli coś Państwu bardzo się nie spodoba i wyda kontrowersyjnym czy wręcz oburzającym, proszę się nie przejmować specjalnie tym. Księżyc na Polskę nie spadnie z tego powodu, że ja powiem jakieś głupstwo, a pojutrze Państwo już zapomną o wszystkim, co było dzisiaj. Tak? Także, drodzy Państwo, zadajmy sobie pytanie.
potężne Imperium Rosyjskie, istniejące od dynastii Romanowów od 1613 roku. Rządzi przez 300 lat potężnym państwem, które rozrasta się w tempie niesamowitym po prostu. W tempie niesamowitym. W 1613 roku księstwo moskiewskie liczyło 3,5 miliona mieszkańców. 3,5 miliona. To po 300 latach. W 1913 roku to państwo miało już 111 milionów mieszkańców. Historię, no może tylko rozrastanie się Imperium Brytyjskiego, Imperium Hiszpańskiego i Imperium Francuskiego mogą być porównywalne pod tym względem rozległości. Z tym, że Imperium Brytyjskie to było takie dosyć luźne, prawda, zupełnie różne rasowo i tak dalej, podczas gdy Imperium Rosyjskie było bardziej jednolite niż pozostałe wielkie imperie. I oto przychodzi rok 1917. Jest wojna. Jest wojna Rosji z Niemcami. I raptem głównodowodzący armią, cesarz Mikołaj II, jest zmuszany do abdykacji. Jak to jest możliwe? Generalicja, żaden generał, żaden oficer nie stanął w obronie swego cesarza, którego wręcz pogróżkami zmuszono, że ci tutaj, że na froncie, on przyjechał, tak zwaną główna stawka, tak, przyjechał, żeby zrobić inspekcję, nawiasem mówiąc, był dosyć zdolnym strategiem i dosyć zdolnym taktykiem. On ingerował w pewne planowanie operacji wojskowych, szczególnie przeciwko armii austro-węgierskiej i armia rosyjska odnosiła zwycięstwo. To nie był człowiek prymitywny, to był człowiek bardzo inteligentny, wszechstronnie wykształcony, świetnie znający język polski, nawiasem mówiąc. Wszyscy cesarze Rosji mieli obowiązek w dzieciństwie doskonale nauczyć się języka polskiego, ponieważ każdy cesarz Rosji był jednocześnie królem Polski. I oto, drodzy Państwo, ten wykształcony, niewątpliwie patriotyczny osobiście, mający pewne zalety, ale co więcej, pomazannik Boży, jak mówią Rosjanie, tak? Czyli sam Bóg mianuje cesarza. Cesarz nie może być z wyboru. Nie może w jakiś inny sposób zagarnąć władzy. Bez woli Boga nikt nie staje się cesarzem. Każdy cesarz, a szczególnie w Rosji, to doktryna prawosławna, każdy cesarz jest pomazanikiem Bożym i właściwie nie ma prawa podać się do dymisji. Nie ma prawa, bo nie on sam siebie mianował, tylko Bóg jego mianował cesarzem. I raptem podczas ciężkiej wojny, po 3 latach wojny już, będąc w sztabie generalnym, cesarz jest, nie powiem w sposób gruwiański, ale w sposób ostentacyjny, zmuszany do abdykacji i nikt nie popiera, dosłownie żadna osoba nie popiera. Coś podobnego widzieliśmy w 1991 roku, kiedy odgórnie przez KGB był demontowany Związek Sowiecki. Nikt nie stanął w obronie państwa. Nikt. Tylko marszałek Achromiejew, marszałek lotnictwa, z którym miałem zaszczyt swego czasu rozmawiać o polskich prawach w Związku Sowieckim i który był wyjątkowo życzliwy dla sprawy polskiej. 24 sierpnia 1991 roku wygłosił bardzo dramatyczne przemówienie na zjeździe deputowanych ludowych Związku Sowieckiego, a nazajutrz wśród deputowanych poszła rozmowa. Marszałek Achromiejew został powieszony. Znaleziono go powieszonego z zawiązanymi z tyłu rękami. Po 2 godzinach prokuratura sowiecka ogłosiła, marszałek Achromiejew popełnił samobójstwo. Zawiązanymi z tyłu rękoma. Drodzy Państwo, dramatyczna rzecz i w obronie Związku Sowieckiego, Państwo zaraz będą się śmiać, stanęli tylko 2 oddziały OMON-u, отряды милиции особого назначения, ЗОМО sowieckie. W Rydze na czele tego oddziału stał kapitan Mlynnik i w Wilnie na czele drugiego oddziału stał kapitan Makutynowicz, Polacy obaj, którzy motywowali swoje postępowanie. Niezależnie od tego, czy nam się to państwo podoba, czy nie, myśmy jako oficerowie złożyliśmy przysięgę temu państwu służyć jemu wiernie i do końca. I oto ci 2 Polacy stanęli na szczele kilkudziesięcioosobowych oddziałów milicji. Oddziały były czysto oficerskie, nawiasem mówiąc, których większość stanowili Polacy i w Rydze, i w Wilnie. I oni przez jakiś czas tam próbowali, zachowywali, że tak powiem, honor oficerski. Ale błyskawicznie Moskwa ich się pozbyła, prawda, i tak
podobny sposób. A więc zadajemy sobie pytanie, jak jest możliwe, że bez jakiegoś uderzenia z zewnątrz, bez oddziaływania jakiejkolwiek siły, raptem państwo rozpada się, państwo jest niszczone, nikt nie staje w obronie tego państwa. Otóż, drodzy państwo, pozwolę państwu, że ja zaryzykuję takie twierdzenie, że fakty psychologiczne są nie mniej ważne niż fakty pozytywne, te, które obserwujemy. Oto jest godzina 18:45, powiedzmy tak, to fakt taki pozytywny, opisujący rzeczywistość, a są fakty psychologiczne. Na przykład fakt psychologiczny, takie przekonanie, Żydzi są wszystkiego winni. Pogoda się zepsula, Żydzi winni. Wisła wyliała, Żydzi winni. Żona porzuciła, Żydzi winni. Wyleciałem, Żydzi winni. Impotencja mnie dosięgła, też Żydzi winni. Fakt psychologiczny. Stereotyp myślenia magiczne. I tutaj, drodzy państwo, podczas rewolucji różnego rodzaju, w przełomowych okresach historii różnych narodów, fakty psychologiczne odgrywają ogromne znaczenie. Powiedziałbym, zaryzykuję twierdzenie, że, drodzy państwo, znaczenie i rola tych faktów psychologicznych jest większa niż faktów pozytywnych. Co to znaczy w zastosowaniu do Rosji owego czasu? Już od szeregu lat w zakresie ogólnoświatowym przeciwko dworowi rosyjskiemu była prowadzona zmasowana propaganda nienawiści. Zmasowana propaganda nienawiści. Źródła niemieckie, amerykańskie, ankiety, źródła finansowe mam na myśli, stworzyły olbrzymią sieć prasy międzynarodowej, różnojęzycznej, mającej na celu zohydzanie zarówno państwa rosyjskiego, jak i przede wszystkim dworu cesarskiego. Propaganda antycarska miała charakter, powiedzmy, prymitywny. Na przykład zarzucano, że członkowie rodziny cesarskiej mają olbrzymie oszczędności w Banku Londyńskim. I nawet mówiono, jakie to są oszczędności. Tak jak kilka lat temu w prasie polskiej, w telewizji mówiono, że Łukaszenko ma olbrzymie oszczędności. Te oszczędności sięgają 2 miliardów 458 milionów 200 tysięcy 178 dolarów. Jaka dokładna liczba? Któż nie uwierzy, że Łukaszenko ma tak olbrzymie oszczędności, które oczywiście ukradł narodowi białoruskiemu? Władze amerykańskie szukają w Szwajcarii publikacje przez kilka tygodni. Oczywiście państwo rozumieją, że taki typ polityka jak Łukaszenko nie okrada swojego narodu. To widać jego z mimiki nawet. To nie jest złodziej, to jest, można oceniać rozmaicie, ktoś powie, że prymitywny, że niewykształcony, nawiasem mówiąc, magister agronomii i magister pedagogiki. A myśmy w swoim czasie wybrali elektryka po podstawówce na prezydenta. I kto tu będzie kogo wyśmiewać? A więc Łukaszenki nie znaleźli oszczędności, bo ich nie było. Nie kradł. Pojawiają się rozmowy o tym, że Putin nagradł się. Putin ma dziesiątki miliardów. Z Gazpromem współpracuje Gazprom, jemu kladnie na... Tak. Bogaty i znów pojawiają się z dokładnością do 1 dolara. Wykryto. Potem milczenie, bo nic nie wykryto. Ale smrodek został puszczony propagandowy. I pokażcie mi w Polsce człowieka, który nie nienawidzi Łukaszenki i nie nienawidzi Putina. Mimo ani jeden, ani drugi naszym żonom dzieci nie narobił. Kłamstwo, manipulacja. Propaganda nienawiści. Dwór carski, a więc zarzucano. Nakradli się, okradają naród rosyjski. Są niemieckimi agentami. Są wszetecznikami. Rozpowszechniano w milionach egzemplarzy. Wydrukowane w Niemczech, ale też drukowane w Rosji. Rzekome zdjęcia z orgii z udziałem cesarzowej. Cesarza, grupowy seks,
seks analny, seks oralny. Nienawiść, odraza i wstręt całego narodu do swego cesarza została narzucona. Któż stanie w obronie cesarza, który jest złodziejem i okrada własny naród? I któż stanie w obronie cesarza, który jest wszetecznikiem i który własną żonę podsuwa mużykowi, takiemu jak Rasputin? Nikt nie stanął. A to wszystko nie było faktami. To wszystko było faktami propagandowymi, faktami wirtualnymi, faktami psychologicznymi. W każdym bądź razie w Rosji już nie było nikogo, kto by nie tylko kochał, ale wręcz szanował swego cesarza. I dlatego nikt nie stanął w jego obronie. A dla nas jaka nauka płynie z tego wszystkiego, drodzy Państwo? Że elita polityczna powinna się szanować. Elita polityczna nie może być sprzedajna, nie może być złodziejska. Bo podczas gdyśmy z Państwem głowili się nad tym, ile pieniędzy nakradł Putin i Łukaszenko, w Warszawie wyrzucono ponad 40 tysięcy osób z ich mieszkań. Jedną z pań spalono żywcem nawet. Oto była zasłona dymna. Oto po co skierowano naszą uwagę na Putina i Łukaszenkę. Żeby odwrócić naszą uwagę od naszych przestępców, od naszych złodziei. Propaganda nienawiści, drodzy Państwo, przeciwko Polsce jest dzisiaj prowadzona przez naszych także partnerów, przez naszych przyjaciół. Mówimy, że Niemcy są naszym sojusznikiem strategicznym, naszym przyjacielem. To dlaczego dokonali wrogiego przejęcia polskiej gospodarki? Dlaczego Deutsche Welle przedwczoraj informuje, że w Niemczech oficjalnie 420 tysięcy Polek świadczy usługi seksualne? Kto uwierzy w tą bzdurę? Ale Deutsche Welle w różnych językach rozpowszechniło tą dezinformację. I w niemieckich środkach przekazu bardzo często spotykamy zamaskowaną, prawda, tchórzliwą, przewrotną, ale antypolską propagandę. Fakty psychologiczne, psychologia oddziaływania na ludzi, żeby Polacy przestali szanować sami siebie, no bo jak jeśli tylko w Niemczech 420 tysięcy Polek puszcza się za pieniądze z Arabami, Turkami, Niemcami i tym podobnym, wielokropek. Tak, to któż będzie szanować takie państwo? Drodzy Państwo, historia rewolucji rosyjskiej uczy nas ostrożności, uczy nas patriotyzmu, uczy nas niepoddawania się na manipulacje fałszywych przyjaciół. Propaganda nienawiści, to ciekawie, że ona jest właściwie szermuje tymi samymi hasłami. Oto biorę do ręki Gazetę Wyborczą i czytam, że istnieje imperium ryzyka, że księża polscy dostają miesięcznie przecięcia 14 tysięcy złotych, a biskupi 34 tysiące. Normalnie pracujący Polak, który dostaje 2 tysiące czy 3 tysiące, żachnie się coś podobnego. Ja pracuję od rana do wieczora, mam 3 tysiące, a tu jakiś księżulek ma 14 tysięcy. Odruch od razu, wszystko obliczone i skutek jest taki, że ktoś haczyk polknie i zaczyna kochać Gazetę Wyborczą, a nienawidzić Kościoła katolickiego. Zniesławiająca propaganda, drodzy Państwo, Państwo podejmą polemikę ze mną, jak powiedziałem, ja niczego nie sugeruję, ja tylko dzielę się z Państwem swoimi obserwacjami. Państwo zaprotestuje, Państwo wyłuszczą własny punkt widzenia. A może piękna Pani także mnie poprze w niektórych punktach, tak? Zaczekajmy sekundeczkę, pozwolę Państwu, że ja skończę. A więc niesławiająca propaganda jest bezkarna, drodzy Państwo. Kontrola społeczna w tej materii właściwie nie istniała ani w 1917 roku, ani w 2017. Nie istnieje. Na przykład, drodzy Państwo, po zwycięstwie kolejnej rewolucji i lutowa, i październikowa 17 roku w Rosji to były
kolorowe rewolucje, państwo rozumieją oczywiście. No czerwona zresztą nazywa sama siebie czerwony kolor, tak? Wiadomo, pomarańczowy. A więc po zwycięstwie kolejnej kolorowej rewolucji, mówimy teraz o technologii rewolucji, należy oczywiście pokazać w telewizji, w gazetach, jaki to bogaty był ten ów reprezentant reżimu poprzedniego. Pokazujemy, jaki Janukowicz bogaty był, straszny, pokazuje jego palac. Właściwie żałosny, taki bez guście, taki prosty człowiek, goj zresztą, Polak z pochodzenia. A dlaczego nie pokazuje się bogactwo nowego prezydenta Poroszenki, który jest wielokrotnie, dziesiątki razy bogatszy od Janukowicza. Bez porównania większy krwiopijca kapitalistyczny, niewątpliwie. Przy tym marionetka obcego mocarstwa. Nic o tym. A więc znów manipulacja, znów kłamstwo. Ciekawie, kłamstwo z wykorzystywaniem prawdy. A któż jest bogatszy, prawda, od Rothschilda, od Sorosa, od rodu Harrisonów, Rockefellerów? Tak? A czegoś o tym ciszę, czyli wręcz przewrotnie, podziwia się finansowy geniusz tych ludzi. Zresztą zupełnie słusznie. To są geniusze finansowi. Tak? I godni są podziwu. I warci są tego, żeby troszeczkę w miarę możliwości i goje pouczyli się, jak się robi kapitał. Ale nie tylko to. Manipulacje, drodzy państwo. Jeśli przeciętnego Polaka teraz zapytać, kto jest, jaki kraj jest największym zagrożeniem dla pokoju światowego? Oczywiście wszyscy bez wyjątku powiedzą, że Rosja. Kto jest najgorszym prezydentem w świecie? Oczywiście Putin. Ja nie bronię teraz ani Rosji, ani Putina, drodzy państwo. Ja demaskuję kłamstwa, które robią z ludzi, z istot myślących, robią owiec. Budżet wojskowy Stany Zjednoczone z 635 miliardów dolarów, budżet roczny, 635 miliardów dolarów, kilkakrotnie więcej niż budżet wojskowy całego świata razem wziętego. Budżet wojskowy Rosji jest 19 razy mniejszy, 34 miliardy dolarów. A jakie jeszcze państwo jest zagrożeniem dla pokoju światowego? Oczywiście Iran, który ma orety aż 7 miliardów dolarów, budżet wojskowy. No i Korea Północna, to jest najgorsze zagrożenie. 4 miliardy dolarów. Cóż to jest w porównaniu z amerykańskimi 635 miliardami dolarów? A Stany nie są zagrożeniem dla pokoju światowego. To nie one organizowały państwo islamskie. To nie one rozkładają normalne państwo syryjskie, gdzie i chrześcijanie, i wyznawcy judaizmu byli pod ochroną państwa, nikt nikogo nie prześladował, podobnie jak w Iraku. Zrujnowali wszystko. Największa demokracja świata. Jak milicja Łukaszenki powstrzymała pochód awanturników w Mińsku, to było drastyczne łamanie praw człowieka. A jak w Stanach Zjednoczonych co tygodnie morduje się po kilkanaście murzynów, tylko dlatego, że są murzynami, to nie jest łamanie praw człowieka. To jest realizacja wspaniałych zasad demokracji i wolności. Drodzy państwo, i dajemy się na to wszystko nabrać. Dajemy się. Myślenie magiczne. Po katastrofie smoleńskiej zatelefonował do mnie pewien dziennikarz z Angory, który od czasu do czasu mnie niepokoi i prosi mnie wyrazić moje zdanie na ten czy inny temat. Zadzwonił do mnie, co teraz będzie? Odpowiedziałem od razu, teraz Putin będzie wielkim Żydem, a Rosjanie będą Żydami. To znaczy obiektami, które będą obwiniane o wszystko, cokolwiek się dzieje. Mówimy o Europie. Wartości europejskie, europejskość. Podczas gdy obecna Europa nie ma nic wspólnego z Europą prawdziwą, która była budowana na surowych zasadach etycznych, a dzisiaj za nienormalnych ludzi i wręcz za przestępców ogłasza się ludzi normalnych, oddaje się ich pod sąd i wrzuca za kraty. I nam się wymawia, że to jest europejskość. Pederastia,
narkomanie, wszeteczeństwo, najrozmaitsze formy, to ponoć jest europejskość. A to nieprawda. To nie jest europejskość. To jest chamstwo. To jest zdziczenie. To jest barbaryzacja Europy. To jest głęboki kryzys Europy, który minie. Mam nadzieję, że Europa odetchnie, że Europa złapie drugi oddech. Jeśli nie, zginie. Nam mówią, że kara śmierci nie powinna być egzekwowana. Jak to jest? Jak to jest? Pan Bóg daje życie i Pan Bóg życie odbiera. Oczywiście to prawda, ale zarówno do dawania życia i do odbierania życia Pan Bóg wykorzystuje często ludzi. Do dawania życia rodziców, do odbierania życia sędziego, kata albo lekarza. Dlaczego Pismo Święte przewiduje karę śmierci za pobicie rodziców, za uprawianie homoseksualizmu? Dlaczego Kościół katolicki palił na stosach dzieciobójczynie, ojcobójców, ciężkich zbrodniarzy, a niekiedy niestety i niewinnych ludzi? Kara śmierci? Weźmiemy największych mędrców świata: Platon, Arystoteles, ksiądz profesor Woryniecki. Już nie mówię o Biblii, którą przytoczyliśmy. Kara śmierci jak najbardziej w Starym Testamencie przewidywalna jest w wielu przypadkach. Jak to my tak raptem zmądrzeliśmy, że zadawanie śmierci jako kary zachowali jako swój przywilej tylko ciężcy przestępcy, mordercy, seryjni mordercy często. Oto Pękalski przyznaje się w telewizji do zamordowania 60 niewinnych kobiet i nikt nie ma prawa jego powiesić czy rozstrzelać. On będzie chroniony, on będzie miał swój apartament, on będzie miał darmowy wikt, telewizję, gazety i jeśli zechce, będę do niego przyprowadzać prostytutki do uprawiania seksu. Tak się robi w Ameryce, tak się robi we Francji i tak się robi w Polsce. I to jest europejskość. I widzą Państwo, dajemy się znów nabrać. Psychologia. Każda rewolucja, co więcej, każdy proces społeczny jest oparty na kłamstwie i na manipulacji. I jest rzeczą niezmiernie trudną. Niezmiernie trudno, drodzy Państwo, przeciwstawić się temu wszystkiemu. Tym bardziej, że środki masowego przekazu, już wówczas, jak się nazywała gazeta bolszewicka, najbardziej kłamliwa. Ona się nazywała Prawda. A gdyby ktoś chciał założyć dywersyjny organ prasowy za obce pieniądze w Rosji, jak by nazwał gazetę? Rosyjska gazeta, oczywiście. A gdyby w Polsce? Oczywiście Gazeta Polska. To się kupuje. A proszę, niech Państwo zobaczą, jaki piękny chwyt marketingowy nazwać Partia Prawo i Sprawiedliwość. Tego, czego w Polsce najbardziej brakowało. Kwitły przestępstwa, bezprawie. Ludzie tęsknili właśnie za prawem i sprawiedliwością. I jaki udany wybór nazwy dla partii Prawo i Sprawiedliwość. I dzięki Bogu, jakie piękne posunięcie ta partia realizuje. Nie ze wszystkim można się zgodzić, nie wszystko pochwalić oczywiście, ale wiele pięknych kroków ta partia jednak podejmuje. A więc tutaj chodziło nie tylko o manipulację prawdopodobnie, ale też rzeczywiście o ludzi ideowych, którzy naprawdę chcieli, chcą i dążą i próbują, usiłują w Polsce utwierdzić prawo i sprawiedliwość. Oby Pan Bóg im pomagał w tej sprawie. Drodzy Państwo, pozwolę Państwu, że zahaczał tak ryzykowny temat jak udział Żydów i Polaków w rewolucji bolszewickiej. Ja, drodzy Państwo, nie należę do ludzi, którym oczka zaczynają biegać, gdy usłyszą słowo Żyd albo żydowski. Ja to traktuję zupełnie spokojnie. Jestem badaczem, ważę się nazwać siebie trochę naukowcem. Ja muszę podchodzić spokojnie, bez emocji do tych spraw. A więc jest faktem niezaprzeczalnym, że w rewolucji rosyjskiej, którą niektórzy nazywają antyrosyjską rewolucją,
ogromny udział wzięli Żydzi. Żydów wówczas, drodzy Państwo, w Rosji było 4 miliony 600 tysięcy. To znaczy wyznawców judaizmu. A już wówczas tylko co czwarty Żyd wyznawał judaizm. Wobec tego, jeśli pomnożymy 4,6 przez 4, to myśmy z Państwem otrzymamy około 18 milionów Żydów. Obecnie w samej Moskwie tylko mieszka ponad 500 tysięcy Żydów, z których co dziesiąty jest multimilionerem dolarowym. To jest niesłychanie zdolny naród, niesłychanie dzielny i niesłychanie potężny. Pamiętają Państwo w Biblii, co Bóg przyrzekał Abrahamowi, że twoi potomkowie będą liczni jak ziarnka piasku na morzu brzegu, na brzegu morza. I twoi potomkowie będą pożyczać całemu światu, a sami od nikogo pożyczać nie będą. I co powiedzą Państwo, że proroctwo nie zrealizowało się? U kogo pożyczają Żydzi? Nie u kogo. A kto pożycza od Żydów? Wszyscy. Zmierzam ku temu, że globalna formacja żydowska jest niesłychanie interesującym zjawiskiem z naukowego punktu widzenia. Zjawisko niesłychanie wspaniale, świadczące o ogromnym potencjale intelektualnym tego narodu, o niesamowitych zdolnościach organizacyjnych, o olbrzymiej solidarności rasowej. I stąd te sukcesy, stąd ta siła. Żaden gojski naród nie może równać się pod tym względem, pod względem intelektu, potęgi umysłowej z narodem żydowskim. Dlaczego jednak Żydzi wzięli masowy udział rewolucji bolszewickiej, co więcej, przewodzili tej rewolucji w dużym stopniu, nie w 100%, ale w dużym stopniu? Otóż, drodzy Państwo, musimy tu powiedzieć pewną rzecz, odwołać się do faktów już nie psychologicznych, ale pozytywnych. Jeszcze w 1113 roku książę Włodzimierz Monomach po straszliwych pogromach Żydów w Kijowie wydał nakaz, że nie wolno im pobierać więcej niż 12% prowizji od kredytu. Więcej niż 12%. W 1706 roku Elżbieta Piotrowna, córka cara Piotra i Marty Skowrońskiej, Polki, a więc półpolka, Elżbieta Piotrowna, córka Piotra i Marty Skowrońskiej. Może dziennikarz Skowroński jest krewnym Marty Skowrońskiej. A więc Elżbieta Piotrowna obniżyła do 6% tylko możliwość lichwy, przez co faktycznie uczyniła lichwę nieopłacalną i pozbawiła Żydów możliwości bogacić się w ten sposób. A jeśli, nie daj Boże, któryś bankier żydowski poważył się złamać to prawo, konfiskowano mu całe mienie, bito publicznie batogami i gnano pieszo na Sybir. Także w XIX wieku carat usiłował ograniczyć samowolę żydowskich bankierów, co wywoływało wściekłą nienawiść i zarzut antysemityzmu. No i w końcu zapadła decyzja o zlikwidowaniu imperium. Dzisiaj zresztą banki mają prawo, no wiadomo, w czyich rękach są banki, mają prawo w Rosji pobierać prowizję do 600%. A najbliższymi współpracownikami Władimira Putina są panowie z ugrupowania hasyckiego Lubawicz, ukraiński, to jest formacja ukraińskich Żydów, Szabat Lubawicz, wielcy przyjaciele. Może Państwo niedawno oglądali dokumentalny film telewizji polskiej, gdzie pokazano właśnie i rabin z tego ugrupowania w Umaniu na terenie Ukrainy mówił otwarcie w ten sposób: Putin jest naszym świętym. To jest człowiek, który nas obroni. I niektóre gazety na Ukrainie piszą, że Putin wszczął wojnę na Ukrainie po to, żeby Ukraińcy nawzajem się wymordowali na tych terenach i tam będzie stworzone nowe państwo żydowskie ze stolicą w Odessie.
Czy to są plotki, czy to jest prawda. Ja te gazety czytam. Ja otrzymuję gazety z Izraela, otrzymuję gazety z Ukrainy. Czytuję gazety litewskie oczywiście, znam te języki. I stąd ja nie chcę teraz niczego twierdzić, tylko informuję Państwa, że gazety piszą tak, a tak. Zastanówmy się. Zastanówmy się, jak to jest. I drodzy Państwo, oto wychodzi tak, że działalność banków żydowskich w Rosji była ograniczona. To raz. Ale co gorsze. Państwo wiedzą, że tak jak teraz w Polsce, w paszportach rosyjskich za czasu carów nie było wpisu narodowości, ale był wpis o wyznaniu. Wyznanie katolik, wyznanie prawosławne, wyznanie judaizm, wyznanie islam. Tak? I gdy urzędnicy patrzyli, proszę Państwa, na wpis w paszporcie i było wpisane wyznawca judaizm, ten człowiek nie tylko nie miał prawa stale mieszkać w rdzennych, na rdzennych ziemiach Cesarstwa Rosyjskiego, w Moskwie, w Petersburgu, absolutnie nie miał prawa zajmować jakiekolwiek stanowiska w sądownictwie, w medycynie, w pedagogice, na poziomie akademickim wykładowcą nie mógł być w żaden sposób. Proszę Państwa, otwarta dyskryminacja, otwarte poniżanie wyznawców judaizmu. To nie mogło nie oburzać nie tylko Żydów, ale w ogóle ludzi cywilizowanych. Człowiek nie powinien być dyskryminowany ze względu na swoje wyznanie czy na swoją narodowość. To jest absolutnie jasna sprawa. Żydzi byli dyskryminowani i byli dyskryminowani w sposób po rosyjsku chamski. I to ich bolało. I tego Żydzi wybaczyć, Żydzi w ogóle nie mają dogmatu przebaczania. Proszę pamiętać o tym. Przebaczanie w ujęciu Żydów to głupota i słabość. To znaczy, to jest w ujęciu określonych nurtów judaizmu, prawda? Tak? Ja może zbyt ogólnikowo powiedziałem. Tak? Natomiast oczywiście w hasydyzmie nie ma pojęcia, a to jest bardzo dynamiczny nurt judaizmu, bardzo dynamiczny i wpływowy. O ile otoczenie Putina składa się Szabat Lubawicz, to sami rozumiemy, drodzy Państwo, że to jest wpływowa formacja. I tam nie ma takiego pojęcia, jak to zło dobrym zwycięży i tomu podobne niemęskie rzeczy. To nie jest mentalność hasydów. To nie jest mentalność wyznawców islamu też, nawiasem mówiąc. Państwo to widzą, tak? W islamie, nawiasem mówiąc, istnieje takie pojęcie, że tak na marginesie uwaga, że każdy człowiek jest nie papież, tylko każdy człowiek jest namiestnikiem Boga na ziemi. I każdy człowiek ma obowiązek ukarania ciężkiego grzechu. Na przykład kogoś zdradziła żona, to jest ciężki grzech. Prawo szariatu przewiduje za ten grzech karę śmierci. I mąż ma obowiązek zabicia żony, która jest niewierna. Komuś zabito brata, przypadkowo czy nie, ale zamordowano brata. Brat tego zamordowanego ma obowiązek, religijny obowiązek pomszczenia śmierci swego brata, ma obowiązek zabicia mordercy. Prawo szariatu. Każdy, nie papież, tylko każdy człowiek jest namiestnikiem Boga, jest wysłannikiem Boga na ziemię, aby tworzył sprawiedliwość na ziemi. Taka mentalność. Nam trudno to zrozumieć. Obok nas jest, prawda, pomnik Jerzego Popieluszki. Nawiasem mówiąc, ja mówiłem panu Adamowi, pan Adam nie uwierzył, że w języku białoruskim Popieluszka znaczy Kopciuszek. Kopciuszek. To jest czysto białoruskie nazwisko. Z Podlasia pochodzi ksiądz Jerzy Świętej Pamięci, błogosławiony. I widzimy, jaka filozofia zło dobrym zwycięży. Nic podobnego. Zło należy wykorzenić, wypalać rozpalonym żelazem, wyrąbywać toporem. Niszczyć trzeba zło, a nie dobrym zwyciężyć. W ich pojęciu, gdy chrześcijanie mówią zło dobrym zwycięży, to okazuje swoją malodusność, tchórzostwo i zakłamanie, i obludę. Są zbyt słabi, żeby zwalczać zło, dlatego mówią, że oni dobrym zwyciężają zło. I chrześcijanie są wyśmiewani, wytykani palcami, jako obludnicy, tchórze, jako wszetecznicy, którzy zawsze znajdą usprawiedliwienie dla swojej niegodziwości. Oto proszę pamiętać, drodzy Państwo, skąd ta nienawiść i skąd takie łatwe mordowanie tych podludzi przez
tą dynamiczną bardzo formację, bardzo groźną. Tak? A więc, drodzy Państwo, Imperium Rosyjskie niewątpliwie dyskryminowało wyznawców judaizmu. Co więcej, черта оседлости, так, посидлили российских жидов на терены литовские, польские, белорусские, там вокруг незнанные вещи были в цивилизованном свете. Допиро потом гитлеровская Жеша Третья навязала также до тех хамских традиций и преследовала, уж в уголе дошло до людобойства попросту, мордовать люди только для того, что są жидами. Прошу Państwa, но помышлими собі, что він детско жидовське, мама жидовська, мордую всіх целими родинами до комор газових, провазу, гоню, як бидло. Кожен нормальний чоловік почуття встренту і одразу буде відчувати в своєму серці, коли обсервує щось такого. Я особисто єстем народовцем, не встидзуся того. Нігди ніхто не потрафив би поніжити чоловіка тільки для того, що є житим, преслідувати, ограничити його право. О забіянню мови бути не може в оголі нічим таким. I tutaj Państwo widzieli moją książkę Antysemityzm. To nie jest gloryfikacja antysemityzmu, tylko obiektywna, naukowa analiza tego zjawiska. W Niemczech, w Rosji, w Polsce, w świecie anglosaskim, wśród antysemitów byli też Żydzi. To jest największa monografia tego rodzaju w skali powszechnej. Także ja tu postaram się zbadać się dogłębnie, nie jako antysemita, lecz jako naukowiec, który z całego serca szanuje Żydów, jako bardzo zdolny, dzielny, bardzo interesujący z naukowego punktu widzenia naród także. I oto, drodzy Państwo, oczywiście powszechna nienawiść Żydów do Imperium Rosyjskiego sprawiła to, że Żydzi byli jako świetni organizatorzy, jak posiadacze olbrzymich zasobów finansowych, włączyli się z całą siłą do propagandy nienawiści wobec Rosji oczywiście, do tworzenia bojówek, tak zwane zjawisko zawodowych rewolucjonistów. A propos, Piłsudski był zawodowym rewolucjonistą. Nie tylko Lenin, nie tylko Stalin. Całe, dziesiątki tysięcy było tych ludzi. A skąd, kto ich finansował? Nie odpowiadam, Państwo wiecie, kto to wszystko finansował. Przez wiele dziesięcioleci, zanim państwo rosyjskie nie osłabło w trakcie prowadzenia trzyletniej wojny z Niemcami, nie zachwiało się, poderwano fundamenty etyczne, moralne tego państwa. No i w końcu, drodzy Państwo, stało się to, co się stało. Parę faktów jeszcze takich interesujących, nawiązujących do doby współczesnej także. Drodzy Państwo, rewolucja w Rosji nie byłaby możliwa, żeby elita polityczna Rosji nie była tak niedołężna. Porównywalna z niedołężnością tylko polskiej elity bodaj. Zupełne niedoleństwo. Wojna czeczeńska, 1990 rok. Rosja produkuje najnowsze modele czołgów. I ponad 1000 czołgów ładuje na platformy i wyprawia na Kaukaz do swoich oddziałów. Jak Państwo myślą, te czołgi trafiły do rosyjskich oddziałów czy do czeczeńskich? Do czeczeńskich, tak? Najnowsza broń, najnowsze karabiny Kalasznikowa, wysyłane z tych z Uralu i tak dalej, pociągi idą i najnowsze te rzeczy trafiają do bojowników czeczeńskich, znakomitych żołnierzy, nawiasem mówiąc, świetnie wyszkolonych i tak dalej, doskonale wojujących, a Rosjanie walczą przestarzałą bronią i przysyłają im, co więcej, z Moskwy przysyłają amunicję, która już nie strzela, która ma po 60 lat naboje i już nie strzela, proch tam już chemicznie się rozłożył. Oto niedoleństwo rosyjskie. Dalej, ojciec rodziny, gdzieś ten młody Czeczen, 30-kilkoletni, 40-letni, walczy przeciwko Rosjanom. To formalnie jest państwo rosyjskie. Czeczenie jest w składzie Związku Sowieckiego. Czy Federacji Rosyjskiej wówczas już. Ale i tak. Ginie karmiciel rodziny. Jest 5 dzieci, jest żona. Kto utrzymuje, kto płaci teraz? A więc utrata karmiciela. Prawo Związku Sowieckiego i prawo Rosyjskiej Federacji przewidywało, gdy utrata karmiciela, to rodzina dostaje na każde dziecko tyle pieniędzy. Bardzo dobre wynagrodzenie zresztą. I oto, gdy ginie antyrosyjski, czeczeński bojownik, państwo rosyjskie wypłaca dla tych 5 czeczeńskich dzieci, dla rodziny swego wroga, wypłaca sowite comiesięczne renty. Czy to nie niedoleństwo?
Jak to może być? Ja Państwu powiem, jak Izrael znalazł w swoim czasie odtrutkę na terroryzm palestyński. Nie wiem, czy Państwo będą przypominać sobie, niekoniecznie. Ja pamiętam, ja niestety mam bardzo dobrą pamięć, która powoli zanika. Tak, pamiętam, jak gazety pisały, codziennie w Izraelu są napady z nożami, strzelanie z kalaszników, rzucanie granatami w Żydów, w Tel-Awiwie, w Jerozolimie, wszędzie, po całym Izraelu. No nie ma ratunku, nie ma ratunku. Olimpijską drużynę rozstrzelali, prawda? Pamiętają Państwo troszkę te rzeczy. Palestyńczycy, bojówkarze palestyńscy. Żydzi długo lamali głowę, co z cholery robić z tym wszystkim. Wreszcie znaleźli bardzo piękne wyjście. Jest terrorysta, ustalają jego identyczność. Rodzinę. U nich bardzo duże rodziny. Dziadkowie, pradziadkowie, wnukowie, prawnukowie, do 30 osób mieszkają w dużych domach. Za każdego, jeśli terrorysta w Tel-Awiwie zginął, to Saddam Hussein wypłacał rodzinie 78 tysięcy dolarów odszkodowania. Natychmiast. I oczywiście sława w całym arabskim świecie. Kolejny bohater zginął za sprawę arabską. Żydzi byli bezsilni, nie Żydzi, Izraelczycy byli bezsilni. W końcu bardzo proste decyzje. Skoro oni mordują naszych niewinnych ludzi, i potem cała rodzina jest wychwalana, zaszczycana, nagradzana finansowo. Sprawa okrutna, ale męska. Zła nie zwycięża się dobrem. Męska decyzja. Jest zbrodniarz, który zabił niewinnych ludzi w Izraelu. W nocy startuje śmiglowiec i rakietami równo z ziemią dom, w którym mieszka ta liczna 30-osobowa rodzina. Koniec. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Nie ma terroryzmu w Izraelu. Wszystko. Koniec. Ginęli setki, tysiące ludzi. Nikt nie ginie. Rzadko, jakiś tam półgłówek, jakiś wariat z nożem skoczy, prawda, ale zaraz zastrzelony będzie i już. Faktycznie nie ma terroryzmu. Oto decyzja męska. Bardzo słuszna. Nie ma co się bawić. Nie to, że rosyjskie niedoleństwo. Prawda? Państwo, w 1990 roku na wiosnę państwo bałtyckie, Związek Sowiecki już zgnił faktycznie. Zgnił, został rozkradziony przez nomenklaturę KGB-owską i przez nomenklaturę partyjną, która zaczęła prywatyzować majątek narodowy do swoich kieszeni. Oni wcześniej ciągle mylili własną kieszeń z państwową, a tu już przeszli do otwartej grabieży. Kraje bałtyckie wiosną ogłaszają niepodległość swoją, wyjście ze składu Związku Sowieckiego. Jak Państwo myślą, które państwo jako czwarte ogłosiło, że wychodzi ze składu Związku Radzieckiego? Rosja. 12 czerwca 1991 roku Rosja ogłasza, że wychodzi ze składu Związku Radzieckiego. Czy można wymyślić straszliwszą głupotę, większy debilizm polityczny niż coś takiego? Z punktu widzenia imperializmu rosyjskiego oczywiście. Dynastia Romanowów budowała to imperium przez 300 lat. Cała dynastia. A geniusz Gorbaczowa i Jelcyna zniszczył to w ciągu 2 lat. Tak jest. Tak bywa w polityce, drodzy Państwo. Trzeba bardzo uważać, bardzo uważać. Naród musi być bardzo, bardzo mądry, żeby obronić swoje państwo. I do dzisiaj Państwo nie uwierzą, zresztą może Państwo wiedzą, prawdopodobnie wiedzą, że 12 czerwca każdego roku w Rosji jest obchodzony Dzień Rosji. To znaczy dzień wyjścia Rosji ze składu Związku Radzieckiego, czyli dzień likwidacji Rosji przed samą siebie. Rosyjskie imperium zlikwidowało samo siebie i teraz to jest obchodzone jako Dzień Rosji. Czy mogą Państwo podać przykład większej głupoty jeszcze? Nie podadzą Państwo zapewne, no bo nie ma. Świętują własną klęskę. Drodzy Państwo, wracając do Rosji tamtych czasów jeszcze króciutko i do bankierów żydowskich. Cóż po miliardach? Bankierzy żydowscy, bankierzy niemieccy także, bankierzy angielscy, bankierzy amerykańscy, anglosascy również rzucili grube miliardy na to, żeby Rosję zniszczyć, podzielić ją. To jest bardzo bogaty kraj w rozmaite dobra naturalne. Sam ludność jest bardzo pracowita, mająca bardzo skromne wymagania i bardzo pracowite. To wspaniała rzecz, żeby ten kraj zaraz pociachać, podzielić, jak Zbigniew Brzeziński zaplanował, na 8 części.
I te 8 części, część był tam daleki wschód, Japonię zagarnia, tam część zagarnął Chiny, ale większość oczywiście Stany Zjednoczone. No i wiadomo, jacy bankierzy również. Lakomy kąsek, bardzo, bardzo smaczny kąsek, który ciągle chce się jego polknąć. Na razie nie udaje się, częściowo się udało. Częściowo się udało w 17 roku, drodzy Państwo. Tak? Częściowo się udało w roku 91. I teraz trwa walka, drodzy Państwo, o kolejne zniszczenie czy kolejny podział Rosji. Ale to jest bardzo niebezpieczna gra. Rosja, drodzy Państwo, nie da się ani zastraszyć, ani podzielić. Bo tylko jeśli uda się obsadzić władzę na Kremlu przez agentów obcych i z góry to robić, wówczas to się uda. Jeśli natomiast spróbować, jak oni próbują teraz dzieci już na ulicę wyprowadzać, ta opozycja tak zwana w Rosji, no wiadomo, dzieciaki, łatwo manipulować nimi, prawda, wyprowadzają na ulicę już dzieci w Rosji demonstracje urządzają. Jeśli gdzieś tam pobije się jakiegoś dzieciaka, zaraz dziesiątki telewizji to sfilmują, puszczą, o, krwawy reżim Putina będzie od razu, tak? Jak w Chinach na placu Tiananmen pokazuje, student jedzie, czołg na niego najeżdża, prawda? I my nie wiemy, ile tam było tych ofiar, jedni mówią, drugi może 1200, ktoś mówi za 45, oficjalna wersja chińska 20 osób. A gdyby ta rewolta zbuntowanych i oglupionych studentów zwyciężyła, Chin dzisiaj nie byłoby? Nie byłoby Chin, bo tam mieszka 120 narodowości różnych, dużych narodowości. I tego 1,5-miliardowego państwa dziś by nie było. Nie wolno się cackać i ceregielić z prawami państwowymi. Tam, gdzie trzeba zastosować przemoc, trzeba ją stosować z całym zdecydowaniem. Nie bawić się w te babskie, za przeproszeniem, łagodne jakieś pertraktacje i tak dalej. Obcy agenci organizują chaos w kraju, a my z nimi się patyczkuje, z nimi się łagodzi. Nie wolno łagodzić, nie wolno. Tak oni zaraz i nasze państwo zlikwidują. Zaraz robią nam niepodległy Śląsk, niepodległe Kaszuby i po Polsce będzie. Tak? Ukraińcy chcą Przemyśl, Białorusini chcą Białystok, Litwini chcą Suwałki. I my będziemy potulnie, tak, demokracja, tak, prawa człowieka. Są prawa człowieka, a są obowiązki człowieka. Są obowiązki polityka. Polityk musi bronić swego kraju. Kraj musi być silny, zdecydowany. Jeśli trzeba strzelać, znaczy trzeba strzelać. Jeśli trzeba rzucać za kraty, znaczy trzeba rzucać za kraty. Nie wolno się bawić tymi sprawami. To nie są sprawy prywatne. Oddali Gorbaczowowi pokojową Nagrodę Nobla za to, że zniszczył swoją ojczyznę. No i ma. Proszę bardzo. Zastanówmy się sobie, są prawa, ale są obowiązki, drodzy Państwo. No i, drodzy Państwo, nienawiść młodzieży żydowskiej, taki ciekawy szczególik jeszcze, jeśli chodzi o ten podtemat nasz. Wojna trwała od 14 roku, jak Państwo mówiło, 15, 16, 17, wycieńczające, niesłychanie. Żołnierze rosyjscy oczywiście bardzo odważni, często dzielni, dostają urlop na parę dni, przepustkę, przyjeżdżają do Petrogrodu, czy do Moskwy, czy do innego miasta, chodzą, to widzą, żydóweczki śliczne chodzą, młodziutkie po ulicy. Pozwólcie przedstawić, a żydóweczka wyjmuje flakonik z kwasem siarkowym i temu żołnierzowi lub oficerowi w oczy. Sąd, żandarmi aresztują. A co? A on ka mnie przystawał i wszystko. I wypuszczają, a chłopak już ślepy. Ma spalone oczy. Od i takie były. Kilka tysięcy takich spraw sądowych było w tych latach, w latach wojny. Państwo mówią, jaka nienawiść, jaka była propaganda nienawiści skuteczna, że ludzie już zaczynali, Rosjanie nienawidzili Żydów ogółem, a Żydzi nienawidzili Rosjan ogółem. Ogólnikowo, nie przebierając, jaki to człowiek, kto to, czy winien, czy nie winien. Nienawiść, etniczna, narodowa nienawiść, rzecz straszna, rzecz okropna i niedopuszczalna oczywiście. No i, drodzy Państwo, cóż, miliardy miliardami, dziewczynki bryzgające, śliczne żydóweczki bryzgające, prawda, w oczy żołnierzy kwasem siarkowym, tym się rewolucji nie zrobi. Do robienia rewolucji potrzebni są ludzie ideowi. Ludzie ideowi,
Bezinteresowni. Bezinteresowni. Kimże byli ci ideowi bezinteresowni ludzie? A było ich 250 tysięcy na wszystkich poziomach. To byli Polacy, którzy z całego serca nienawidzili Imperium Rosyjskiego jako jednego z naszych zaborców. Zaborców zresztą wcale nie najbardziej okrutnego. Bo państwo pamiętają, że istnieje tak zwane Królestwo Polskie, Carstwo Polskie, czyli Królestwo Polskie w składzie przed powstaniem styczniowym jeszcze. Tak? Po rozbiorach reżim carski, władze carskie, mianowicie w ogromnej skali sprzyjali polonizacji ziem Białorusi, Litwy i Ukrainy. Powstał tak zwany Wileński Okręg Naukowy, w którym na wszystkich poziomach szkolnictwa wykładano po polsku. Czysto białoruskie miasteczko, czysto ukraińskie miasteczko czy litewskie, a szkoła polska na mocy decyzji władz rosyjskich. Władze rosyjskie spolonizowały te wszystkie tereny. Na przełomie 18-19 aż do powstania listopadowego, do likwidacji w 1832 roku Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, z którego zrobiono Akademię Duchowną i Akademię Medyczną, tak? Które potem też upadły niebawem. Na dworze cesarskim Rosji aż się roiło od czartoryskich, od potockich, od radziwillów, od rozmaitej szlachty polskiej, arystokracji. Wręcz Rosjanie mówili, że państwo rosyjskie przestało istnieć. Prasa taka nacjonalistyczna rosyjska pisała, już nie ma Rosji. Polska jest, Rosja jest w ręku Polaków. Popatrzcie, ten minister Polak, ten gubernator Polak, tamten marszałek Polak, tutaj generał Polak. O ile w Prusach, proszę państwa, Polak nie mógł mieć rangi wojskowej wyższej niż lejtnant, trzy małe gwiazdeczki, to w Rosji w ogóle nie było ograniczenia żadnego. W Rosji pełno było Polaków, ministrów, gubernatorów, generalów, marszałków, feldmarszałków. Setki i setki, może nawet tysiące, jeśli policzyć. To było państwo już nieomal rządzone przez Polaków, naprawdę. A jednocześnie wszyscy ci ludzie nienawidzili Rosji. Nienawidzili, bo byli Polakami. Jeszcze może porównamy z Austrią, austro-węgierskim zaborem. Ja przez 20 lat pracowałem na Rzeszowskim Uniwersytecie. Tam jest taki kult cesarza Franciszka Józefa, że to był dobry cesarz. A proszę mi powiedzieć, który to zaborca w 1846-48 potem roku jeszcze płacił po 10 talarów od głowy, odrżniętej głowy powstańca szlacheckiego w Małopolsce, na Podkarpaciu, władze austriackie, zachodnie przecież bardzo i bardzo katolickie, zachęcały chłopów polskich do mordowania powstańczej szlachty, czyli do odcinania głowy samemu sobie. Naród odcinał głowę samemu sobie. Przy tym dosłownie zabijano szlachcica, odcinano siekierą głowę, kładziono do worka, i szło się do urzędu powiatowego austriackiego i tam płacono 10 talarów złotych za głowę. Tak jest. A u półglówków niektórych na Podkarpaciu dotychczas, że to był najbardziej cywilizowany zabór, najmniej szkodliwy, najmniej antypolski. Nieprawda. Rosyjski zabór był najmniej antypolski. A najstraszliwszy był pruski. Tam najmniejsze coś. Mordowano bezwzględnie. Najmniejszy odruch polskiego patriotyzmu. Za kratę i do końca gnojono albo zabijano bezpośrednio. Nie było żadnego powstania praktycznie w zaborze pruskim. A za powstanie wymaga przygotowania, organizacji i tak dalej. A w rosyjskim zaborze, proszę bardzo, cały czas myśmy bawili w powstania. Fakt. To na marginesie, uwaga, drodzy państwo. Wracamy do rewolucji bolszewickiej. Tutaj muszę państwu powiedzieć, że tutaj Polacy również odegrali bardzo, bardzo znaczącą rolę. 250 tysięcy. 250 tysięcy Polaków walczyło w oddziałach bolszewickich. Co prawda w 19 i 20 roku, kiedy rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, wszystkie polskie oddziały przeszły na stronę polską. Wszystkie co do jednego. Lenin był bardzo zmartwiony tym wszystkim. Bardzo zniesmaczony.
Jak to towarzysz Dzierżyński? No potworzyliśmy z wami polskie oddziały, one wszystkie przeszły na stronę Białej Polski, jak oni to mówili. Przeszli chłopcy, bo byli Polakami. A jak mogli inaczej postąpić? Jak mogli postąpić inaczej? Inna rzecz, drodzy Państwo, że we władzach bolszewickich było bardzo dużo tych, jak mówiliśmy, ludzi niebogatych, ludzi ideowych, takich jak Łukaszenko, powiedzmy, mniej więcej, tak? Ich nie interesowała własna kieszeń. Feliks Dzierżyński. Oto proszę bardzo. Jego nie interesowały żadne pieniądze, żadne nic. Jego interesowała idea wolności i równości wszystkich ludzi. O tak przyświecało. Teraz Państwo powiedzą, że to nieprawda była i tak dalej. A jemu wydawało się, że to prawda. On był 8 razy aresztowywany, on był 8 razy zsyłany na katorgę, uciekał. Ale co to za katorga, że można z niej uciec, prawda? Co to za katorga? Z katorgi stalinowskiej już nikt nie uciekał. Bo Stalin sam był rewolucjonistą i wiedział, co trzeba robić z rewolucjonistami. A co? Rozstrzeliwać. Nie ma innej drogi. Nie wolno bawić się z tymi ludźmi. Ich trzeba likwidować. Feliks Dzierżyński założył najlepszą na świecie służbę specjalną. Wyższa Czrezwyczajna Komisja, WCK, Bezpieka Sowiecka. Dotychczas jeden z najlepszych wywiadów w skali światowej. Izrael, Watykan i Rosja mają najlepsze wywiady. Dotychczas. Pierwszy kierownik Feliks Dzierżyński. Drugi kierownik Czesław Mężyński. Hrabia, Polak. Narkoman. Feliks Dzierżyński był alkoholikiem, a hrabia Czesław Dzierżyński narkomanem. Ale ludzie o niesłychanych uzdolnieniach, o niesłychanym talencie robili. I pierwsze posiedzenie WCK przez parę lat odbywały się i były protokolowane w języku polskim. My teraz mamy do Rosjan pretensje, komunizowali, nam komunizm narzucili. To my komunizowaliśmy Rosję, Polacy. Napisałem książkę, która nazywa się Polono Bolszewia, jak polska szlachta komunizowała Imperium Rosyjskie. A ja się nie boję. Jestem badaczem, zbadałem prawdę i prawdę napisałem. I proszę polemizować ze mną. A fakt był taki, jak jest. Julian Marchlewski, drodzy Państwo, Wacław Worowski, Chleb Krzyżanowski, Michał i Włodzimierz Bądź-Brojewiczowie, Andrzej Wyszyński, Andrzej Chromyko, znany Państwu dobrze, a już nie mówię o kardynał Wyszyński, z generalnym prokuratorem Związku Sowieckiego w ciągu 35 lat i z ministrem spraw zagranicznych też Związku Radzieckiego, mieli wspólnego pradziadka. I kardynał Wyszyński między innym pisał, ja to cytuję jego w tej swojej książce Polono Bolszewia, ona została wydana przez Józefa Białka, znakomitego intelektualisty, wydawcę we Wrocławiu, wydawnictwo Wektory. Ja tam cytuję między innymi kardynała Wyszyńskiego, który pisze między innymi, że najlepsi synowie szeregu arystokratycznych polskich rodzin wzięło udział w rewolucji socjalistycznej w Rosji. Wzięło udział, kierowało tymi rewolucjami. Byli znakomicie wykształceni, poligloci, oczytani, mądrzy ludzie, ideowi, absolutnie bezinteresowni. Człowiek interesowny rewolucji nie zrobi. To, co było teraz w rewolucji w Związku Sowieckim, to nie była rewolucja. To było rozkradanie państwa. Natomiast to, co było w 17 roku, bolszewicka rewolucja, to była rewolucja, był przewrót, to było postawienie wszystkiego na odwrót, prawda, niż było dotychczas. Poodbierano kapitalistom, poodbierano zakłady pracy, bankierom poodbierano banki, obszernikom poodbierano ziemię i upaństwowiono to. I niby cały naród jest teraz właścicielem tych oto bogactw. Wielu ludzi wierzyło w to. I wielu kierowników, oni w dobrej wierze to robili. Myśleli, że to będzie coś dobrego. Ale rewolucja pożera swoich dzieci, wiemy o tym. I ideowi ludzie potem zostali wypchnięci i do władzy doszli po prostu pospolici bandyci, pospolici złodzieje. I socjalizm w ten sposób został zaprzepaszczony również. Także Aleksandra Kolonta, Nadzieja Krupska, żona Włodzimierza Lenina. Drodzy Państwo, Nadzieja Krupska, syna kapitana armii rosyjskiej, została aresztowana za antymonarchistyczną działalność, została do Syberii, na Syberii poznała na zesłaniu Włodzimierza Lenina, Ulianowa. Poznala tam, pokochali się młodzi ludzie, to znaczy pokochali się nie w tym sensie seksualnym, tylko ideowo pokochali się, platonicznie, duchowo. No i Lenin
zaproponował takie wspólne życie, że tak powiem, które było przyjęte wówczas, tak jak teraz u nas w Polsce, tak? Partnerstwo, bez rejestrowania związku, to jest bardzo dobre dla mężczyzny, bo wykorzystuje seksualnie dziewczynę, a potem ją rzuci, a lata minęły, i on poszedł drugą wykorzystuje. A biedne, głupie dziewczynki, im się wydaje, że to jest równorzędna gra i partnerstwo. Nie, ono zostało zaszmacone, a on pluje na wszystko i kolejną szmaci. I tak było w środowisku rewolucjonistów rosyjskich również w tamtych czasach. I w ogóle na zachodzie Europy. Już Europa zaczynała gnić wówczas. Nie, powiedziała Nadzieja Krupska. Będziemy się kochać tylko po tym, gdy zawiążemy związek małżeński. A jak związek małżeński? A taki sakrament w duchu religii katolickiej. A więc ksiądz polski, który był na zesłaniu tamże w Syberii, ochrzcił w obrządku katolickim towarzysza Lenina i udzielił sakramentu małżeństwa. Proszę bardzo. I Lenin nigdy nie ogłosił apostazji. Zmarł jako katolik. Podobnie jak Adolf Hitler. Między nami mówiąc, drodzy Państwo, tak? No, o tak. Takie... No, trzeba powiedzieć, drodzy Państwo, że Polacy odegrali olbrzymią rolę w rewolucji bolszewickiej. Olbrzymią po prostu. Trudno powiedzieć, kto większą. Nie można oczywiście mówić, że to była żydowska rewolucja. To nieprawda. To była rewolucja internacjonalna. Byli tam i Gruzini, i Ormianie, drodzy Państwo, i Rosjanie, i Ukraińcy, Białorusini, Litwini byli i tak dalej. Lotyszy oczywiście. Były oddziały rewolucyjne lotewskie, bardzo silne, które bronili w wielu krytycznych sytuacjach, obronili Lenina, prawda. Tak? Ale bodaj największą rolę odegrali Żydzi i Polacy w tej rewolucji. Tak. Nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, gdy w 1921 roku w Rydze trwały pertraktacje między Sowietami a Polską, gdy chodziło o granice, polska delegacja przyjechała tam, Wasilewski, prawda, inni, a sowiecką delegację reprezentowali jeden Żyd, Joffe, i reszta Polacy, Marchlewski, Worowski, Dzierżyński. I ci Polacy, bolszewicy, zaproponowali Polsce, że Mińsk będzie polski, Witebsk, Borysów, cała Białoruś chcieli oddać Polsce. Co polska delegacja zrobiła? Odmówiła przyjęcia. W prezencie dają tobie Białoruś. Bierz, bo Mińsk wówczas był polskim miastem, drodzy Państwo. To było miasto polskojęzyczne. Dopiero w 1937 roku tam wymordowano ludność całą, nawieziono Rosjan i tak dalej. To było polskie miasto. Podobnie w Witebsku, w Borysowie po polsku mówiono. Tam były polskie szkoły, to polskie kościoły i tak dalej. I proszę bardzo, Lenin się zgodził. Żyd Joffe zgodził się. Oddajemy Polakom to, byle był pokój. Polska delegacja odmówiła przyjęcia fantastycznej oferty. Tak, kto był większym patriotą? Polscy komuniści czy piłsudczycy? Kto? Czy ten jest patriotą, kto chce Polskę uczynić większą, bogatszą, silniejszą? Czy ten, kto ma jakieś wykrętne argumenty przeciwko temu? Nie mam pojęcia. Ja na to pytanie nie odpowiadam. Proszę pomyśleć. Drodzy Państwo, jeszcze ostatni aspekt, jeśli Państwo pozwolą. Nie tylko w rewolucji komunistycznej Polacy odegrali interesującą rolę, ale także w ruchu białogwardyjskim. Chciałbym tu przypomnieć Państwu sylwetkę, w kilku zdaniach dosłownie, generała Włodzimierza Maja Majewskiego. Państwo wiedzą, że tutaj niedaleko Warszawy, koło Przesnysza, są szlacheckie miejscowości o nazwie Maje. I stamtąd pochodzą Majewscy, Herbo Jastrzębiec. I oto jeden z reprezentantów tej rodziny, już to było takie odgałęzienie białoruskie w województwie witebskim. Urodził się przyszły generał Włodzimierz Majewski. Ukończył szkołę artyleryjską, tam inną, prawda, wojskową. Niesłychanie inteligentny człowiek. Podczas I wojny światowej był to jedyny obcokrajowiec, drodzy Państwo, który otrzymał trzy największe, najważniejsze ordery Imperium Brytyjskiego za osobistą odwagę. Największe ordery Francji i order świętego Jerzego z mieczami Rosji, to jest order, który był dawany za bezpośrednią odwagę wykazaną na polu walki. Dlaczego tak? Po pierwsze, niepospolita inteligencja, po 50 był, tuż po 50, czyli właściwie w średnim wieku człowiek. Stary, broń Boże, młody, no tyle o ile, w średnim wieku. Mężczyzna, jego ulubionym zajęciem było prowadzenie osobiście na czele tyraliery piechoty do ataku. Wieszał wszystkie ordery, brytyjskie, francuskie i rosyjskie,
na pierś. Państwo wiedzą, że gdy jedzie o walkę wręcz, to w pierwszej kolejności żołnierze starają się zabić dowódcę. Bo gdy zabity dowódca, żołnierze stają się stadem baranów. Nie ma dowódcy, żołnierze nie wiedzą, co robić. Nie ma komendy. Napoleon kiedyś powiedział, że silniejsze jest stado baranów dowodzone przez lwa, niż stado lwów dowodzone przez barana. W ogóle bez dowódcy armia staje się stadem baranów. To jest rzecz znana, to nie jest żadne moje odkrycie. Czyli, państwo pamiętają, w 1939 roku, gdy Niemcy napadli na Polskę, to niektórzy polscy oficerowie przebierali się w mundury szeregowych. Młodzi oficerowie, prawda? Niemcy i bolszewicy poprosili, pokaż dłonie. Dłonie żołnierskie były zapracowane z odciskami, brudne, czarne. Dłonie delikatne oficerów były białe. I tak dopiero wyluskiwano oficerów. A tutaj kazał swoim oficerom wszystkie bojowe nagrody na grudzie, ребята, sztyki na перевес i wielokrotnie przekraczające hordy bolszewików idą, zmuszał do ucieczki, nie przegrał żadnej walki. Osobiście fajkę zapalał do ust, karabin z bagnetem i maszerował pierwszy do boju. Nigdy nie został ranny. To jest niesamowite w ogóle. I walczył wręcz. Ciekawie, to ta moda, którą stworzył generał Polek, rdzenny absolutnie, czystej krwi Polek, szlachcic Majewski. Potem ta moda bardzo się spodobała Niemcom i Rosjanom. I gdy była bitwa pod Stalingradem, krwawa, straszliwa, długotrwała, państwo w Stalingradzie właściwie już, tam, gdzie każdy dom przechodził po kilkanaście, po kilkadziesiąt razy z rąk do rąk, to bali w rukopaszny, handgefecht. Tak? Zarówno niemieccy oficerowie przed atakiem, jak i rosyjscy, sowieccy oficerowie, jeśli mieli medale, ordery, na piersi i do walki wręcz, do ataku, na bagnety. Oto taką modę stworzył Włodzimierz Majewski, też Polak. Potem odnosił same zwycięstwa, ale w obliczu, drodzy państwo, tego, że on był dowódcą Białej Gwardii, Dobrowolczej Armii, czyli Armii Ochotniczej w składzie Białej Gwardii. Najlepszy oficer niewątpliwie. Najlepszy oficer, najlepszy dowódca i gorący polski patriota. I był bardzo zmartwiony tym, że ta białogwardyjska elita w żaden sposób nie chciała zaakceptować niepodległej Polski. I dlatego czytałem rosyjskie wspomnienia, memuary, gdzie wspomina się między innymi o Włodzimierzu Majewskim, gdzie rosyjscy oficerowie wspominają, Rosjanie wspominają, że czemuś z każdym zwycięstwem dobrowolczej armii generał Majewski stawał się coraz smutniejszy. Bo gdyby zwyciężyła Biała Gwardia, Polska nie byłaby niepodległym państwem. Nie byłaby. Zdławiliby. Prawdopodobnie. Nie wiem, oczywiście to hipotetyczne myślenie. W każdym razie państwo pamiętają, że Lenin i władza sowiecka natychmiast uznali niepodległość Polski. Ale też pchnęli czerwone hordy na Warszawę. Też to przewrotność taka, prawda, moskiewska. No i, drodzy państwo, w końcu rozchorował się na serce ten dzielny żołnierz i w 1919 roku tam ewakuowano już na południu Rosji. Odmówiono generałowi Majowi Majewskiemu zaproponowano miejsce na statku, gdzie oficerowie i żołnierze, ich rodziny byli ewakuowani do Francji. Francuskie okręty. Nikt by ich nie ostrzeliwał, tam i tysiące uciekało. Generał Włodzimierz Majewski odmówił ucieczki. Nie wsiadł na okręt francuski, doznał zawalu serca, trafił do szpitala. I niektórzy mówią, że w odeskim szpitalu został otruty. Oto takie, drodzy państwo, polskie losy. Drodzy państwo, proszę mnie wybaczyć, że tak troszkę fragmentarycznie nam ta rozmowa wyszła. My troszkę mówiliśmy państwu o technologii rewolucji, o psychologii rewolucji, o Żydach w rewolucji, o Polakach w rewolucji. Te tematy, drodzy państwo, ja podejmowałem w swoich książkach.
geniusze wojny, tam o Włodzimierzu Majmajewskim pisze między innym, także o innych wybitnych polskich dowódcach, zarówno w Białej Gwardii, w wojskach hitlerowskich, nawiasem mówiąc, także w wojskach czerwonych. Polacy byli oni, prawdopodobnie też są dzisiaj genialnym narodem, o znakomitych genetycznych uwarunkowaniach. O znakomitych genetycznych uwarunkowaniach. Niestety bardzo wielu polskich geniuszy najwięcej przeszło na rosyjskość. Nieprzymusowo przy tym, nieprzymusowo. Wiele zgermanizowało się, wiele wyjechało, gdzieś i zaginęły te talenty, wygasły, po prostu nie zostały wykorzystane. Nawiasem mówiąc, polskie społeczeństwo także i dzisiaj nie lubi ludzi wybitnych. My wymyślamy sobie jakąś wydmuszkę, robimy z tej wydmuszki coś wielkiego, które nie jest wielkie. Natomiast gdy człowiek naprawdę utalentowany, naprawdę wybitny, my jego nie lubimy, delikatnie mówiąc, nie lubimy. A co to on taki, a czemu nie ja? Tak? A w Rosji jest na odwrót i było na odwrót. Dlatego wielu Polaków zrusyfikowało się, drodzy Państwo. Powtórzę jeszcze raz, że ja podnoszę te zagadnienia w różnym stopniu w swoich książkach. Te nazwa może tylko trzy książki swoje, Geniusze wojny. Tylko jedno wydanie było, potem Antropologia władzy, już były trzy wydania. I Polono Bolszewie, jak polska szlachta komunizowała Rosję. Drodzy Państwo, prawdopodobnie niektóre moje sformułowania wzbudziły u Państwa chęć dyskusji, sprzeciw być może. Być może zechcą Państwo podzielić teraz swoimi myślami z nami. Ja serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość, za uwagę. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dobrego zdrówka, wszystkiego dobrego. I bardzo proszę ewentualnie podjąć ze mną polemikę, zrugać mnie, jeśli trzeba. Proszę bardzo, dziękuję serdecznie. Nie uciekam, przez chwilkę zostanę tutaj jeszcze, bo może Państwo zechcą. Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, no, mnóstwo faktów i wiele rzeczy, które rzuca dodatkowe światło chyba na to, co znam dotychczas, przynajmniej dla mnie. Ja nie jestem historykiem, ale trochę książek przeczytałem tych właśnie, natomiast no, wiele przemyśleń mam. Ale zapraszam do dyskusji. Jeśli ktoś ma pytanie bądź wątpliwość odnośnie tego, co zostało powiedziane, żeby wyjaśnić, zapraszamy tutaj, bo tutaj są też kamery, żeby to było czytelne dla widzów. Dziękuję bardzo. No, wiele szokujących przede wszystkim faktów i opinii, ale ja chcę się odnieść do jednej, panie doktorze. Mianowicie pan no, gloryfikował przemoc państwową, której celem, jak rozumiem, jest no, utrzymanie władzy, utrzymanie jedności państwa, utrzymanie niepodległości państwa. Otóż wydaje mi się, że do tego, co pan powiedział, należałoby chyba dodać jeszcze bardzo istotny element, jakim jest no, racja moralna czy wyższość moralna. Ponieważ bez tego kryterium, jeżeli my będziemy stosowali odpowiedzialność zbiorową, to my sami się demoralizujemy. W dłuższej perspektywie nie do utrzymania jest, myślę, ten model państwa izraelskiego, który tutaj pan tak opisał i który, no, jak zrozumiałem, zyskał pana uznanie. Jak najbardziej. Otóż ja oczywiście nie życzę źle żadnemu państwu izraelskiemu, Izraelowi również, ale nie da się w dzisiejszym świecie, przy dzisiejszych środkach masowego przekazu, przy tej świadomości, jaką już mają narody, nie da się stosować zasady oko za oko, ząb za ząb, nie da się stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej, ponieważ w dłuższej perspektywie ona demoralizuje bardziej tych, którzy używają tej siły, niż tych, przeciwko którym jest ta siła ustanowiona. Ja, proszę mi wybaczyć, nie życzyłbym Polsce, żeby znalazła się w takiej sytuacji i tym bardziej stosowała takie metody jak te, które pan opisał. To, co mi się wydaje ważne, to, aby poziom moralny i poziom świadomości Polaków był tak duży, żeby zorganizowali państwo, które nie musi stosować takich metod.
i żeby to państwo się rozwijało i utrzymało swoją niepodległość i swoją moc. To jest chyba droga, ale chętnie usłyszę pana zdanie na ten temat. Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, traktuję z całym szacunkiem i uszanowaniem pana zdanie, oczywiście pana prawo do posiadania tego zdania, jednak pozostaję przy zdaniu swoim. Jeśli zajdzie dziejowa konieczność walki o Polskę, to trzeba myśleć nie o prawach człowieka, a o obowiązku Polaka. Obowiązek Polaka niekiedy będzie nakazywał stanowcze przeciwstawieniem się zewnętrznym i wewnętrznym wrogom i będzie wymagał likwidacji tych wrogów. To jest moje zdanie, proszę pana redaktora również. Rozumiem, że taki punkt widzenia również istnieje, po prostu on istnieje. Jak powiedziałem, nikomu państwo, Boże broń, nawet nie sugeruję, nie narzucam i nie zachęcam do podzielania moich zapatrywań, które też powstały w wyniku wieloletnich przemyśleń, panie redaktorze, nie po prostu tak raptem. Jeśli trzeba, znaczy trzeba być zdecydowanym i surowym. Tak. Ja w tej sprawie mam inne zdanie. Gdzie jest miłość człowieka? Tu nie istnieje to pojęcie, istnieje ja i istnieje, że coś chcę stworzyć, zrobić. I mi to nie pasuje. Zupełnie do mojego wychowania, do mojej etyki. Chrześcijaństwo mówi, jeżeli ktoś się uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi policzek. W związku z tym my, wychowani w katolicyzmie, nie damy sobie rady z tym, co pan profesor był uprzejmy powiedzieć. Nie będziemy mordować ludzi tylko dlatego, że się z nami nie zgadzają. Co prawda jest w jednym zgoda odnośnie Polaków. Polacy nie umieją ze sobą współpracować. Każdy chce być indywidualistą i dlatego nie dochodzimy do sukcesów. W świecie wyniki uzyskuje się nie tylko przez współpracę między sobą i akceptowanie zawsze tego, kto jest lepszy, powinniśmy go wspierać, bo on nas poprowadzi, nauczy. A my natomiast, jeżeli jest lepszy, ściągamy go w dół. To jest wada Polaków. Tak. I tutaj należałoby zmienić sposób myślenia, bo każdy talent, który się pojawia, powinien być wielokrotnie wykorzystany. Tak. I tutaj w tej filozofii, co pan doktor mówi, w Rosji tak jest. Tam wspierają talenty. U nas ściągają w dół i to jest nasz problem. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę mordowania, o sprawę wyznaczania, jak gdyby to Polacy najchętniej giną za naszą i waszą wolność. Idą i za wszystkich innych będą walczyć i wynik tego może być różny. Wracając jeszcze do jednej rzeczy, ta filozofia, o której pan doktor był uprzejmie powiedzieć, jest też znana przez Europę. W Europie liczą się ludzie dzielni, samodzielni, między innymi w muzeum, w Domu Historii Europy jest mowa o Dzierżyńskim. I Dzierżyński jest podawany jako przykład. Negatywny czy pozytywny, nie wiem, ale tam istnieje. Nie ma tam Piłsudskiego i wielu innych jeszcze postaci polskich. To w związku coś w tym jest, że filozofie tych państw europejskich i naszych słowiańskich, one ze sobą kolidują. Proszę zwrócić uwagę, gdzie te są różnice, bo Rosjanie mają inną filozofię spojrzenia na istnienie. Zdaję sobie sprawę, że tam nie ma takiej serdeczności i wzajemności między ludźmi. W Polsce raczej ludzie są przyjaźni do czasu, kiedy ktoś nie będzie lepszy ode mnie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo mądre spostrzeżenie, drodzy państwo. Króciuteńka uwaga jeszcze. Ja może nie chciałem w państwa oczach wypaść, wyglądać jako krwiożerczy tyran, który gotów jest w obronie Polski wymordowywać całą ludzkość. W Talmudzie jest taka myśl, jeśli ktoś przyszedł, żeby ciebie zabić, zabij go pierwszy. 39 rok. Z jednej strony niemiecka swolacz, z drugiej strony moskiewska swolacz. Polska armia rozsypuje się. W pierwszym dniu wojny biuletyn IPN
zdezertowało dwóch generałów i kilkuset oficerów z armii Polski. Według prawa wojennego każdego państwa oficer, który zdezerterował podczas wojny swego oddziału, musi być natychmiast zastrzelony przez każdego żołnierza, patrol żołnierski, który go napotka. Na miejscu musi być rozstrzelany. Są takie sytuacje w życiu narodów, kiedy nie można mówić o prawach i nie można mówić o miłości. Wróg przyszedł do twojego domu, żeby ciebie zabić. Zabij go pierwszy. Zabij go pierwszy, bo on wymorduje potem miliony niewinnych ludzi w twoim domu. I ciebie. Tylko to chciałem powiedzieć, że są pewne sytuacje, kiedy nie wolno patyczkować się i nie można mówić o miłości bliźniego. I nie można mówić o prawach człowieka. Tylko jest obowiązek patriotycznego bronienia kraju, swojego kraju za wszelką cenę. To jest moje głębokie przekonanie, ale szanuję znowu zdanie szanownego pana Skrzywskiego. Tak. Mi się nasunęła taka myśl, jeśli mówimy o tym 17 roku i udziału Polaków w rewolucji bolszewickiej, czy cele, według pana wiedzy i tych lektur i dokumentów, które w świetle, które pan zna, czy cele, powiedzmy, tych, którzy finansowali rewolucję bolszewicką, czyli powiedzmy opanowanie Rosji, zasobów i tak dalej, o których była mowa, i cele tej grupy ideowców polskich, którzy pewnie walczyli o zupełnie coś innego. Jak moglibyśmy to scharakteryzować, gdzie był tutaj rozjazd między tymi celami? Bo przecież oni pewnie nie walczyli o to, żeby Rosja upadła, czy ją opanować, tylko coś innego. To bardzo złożone pytanie. Pan jest mistrzem w zadawaniu tego rodzaju pytań. Ja już dawno zauważyłem to, panie Adamie. Niesłychanie trudne pytanie. Jeśli może tak pierwsza część. Tuż po rewolucji zaczęła się straszliwa grabież majątku narodowego. Majątku cerkiewnego, muzea, cerkwie, o olbrzymich bogactwach. Nie tylko wyroby złote, srebrne, rękopisy, drogocenne księgi starożytne i tak dalej, monasterskie biblioteki. Częściowo to poniszczono, popalono. Wiadomo, czerń, głupia czerń, pijana, prawda, zbuntowana, bez pojęcia, ale car Mikołaj II miał, powiedzmy, piękną kolekcję znaczków pocztowych. Unikatową w skali światowej. Ta kolekcja została skradziona i przetransportowana do Ameryki. Któryś z bankierów żydowskich w Ameryce tą kolekcję nabył. Miliardy i miliardy wartości z Rosji wypłynęły jako kompensata, prawdopodobnie jako rekompensata do bankierów w tamtym kierunku, za Atlantyk. Natomiast gdzieś od roku 1936, do roku 1936 trwał systematyczny odstrzał szlachty rosyjskiej przez bezpiekę sowiecką, w którą już w tym czasie dowodzili Żydzi. Stalin zainicjował częściową aryjizację aparatu bolszewickich służb specjalnych i wystrzelał wszystkich Żydów, Kamieniew, Zinowiew, mnóstwo rozmaitych, tysiące zawodowych tak zwanych rewolucjonistów, którzy byli wówczas na czele bezpieki, kierowali ministerstwami i tak dalej. Stalin kazał ich wyniszczyć, a prokuratorem na tych procesach niestety był Andrzej Wyszyński. I mówił, ich trzeba strzelać jak wściekłych psów. Swoich kolegów rewolucjonistów. To są niesamowite rzeczy. Polityka jest taka ciekawa bardzo zabawa, paradoksalna właściwie. Szukać w polityce, doszukiwać moralności. Absolutnie podzieliłem zdanie pana redaktora. Dobra, prawdziwa polityka musi być oparta na fundamentach etycznych. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast życie na to nie pozwala. Bardzo często będziesz próbował. Uderzono dobrze i bądźmy, drodzy Państwo, po prostu. Ja jadę w tramwaju. Ktoś przychodzi i bije mnie po gębie, za przeproszeniem, bije w lewy policzek. Ja nie będę podstawiać prawego. Nie będę. Ja jemu dam i w lewy, i w prawy, jeszcze tyle skopię. I wszystko. To nie jest moja filozofia.
Nie, to nie jest moja filozofia. I nie trzeba mnie mówić o Jezusie, o katolicyzmie. Ja jestem chrześcijaninem. Ja regularnie uczęszczam w nabożeństwach w swoim kościele. Ja usiłuję żyć jako chrześcijanin, być uczciwym i dobrym człowiekiem. Nie zawsze się udaje być szczególnie dobrym. Tak? Natomiast podstawiać policzek to była przenośnia. To w słowach Jezusa to było przenośne, to nie było dosłowne. Tak? I tylko to miałam na myśli, że gdy jest konieczność walki, trzeba walczyć. Nie można stać z karabinem u nogi. Co za idiotyzm, idiotyczny rozkaz. Co to jest, gdy wkraczają bolszewicy do Polski, z Londynu to chodzi rozkaz stać z karabinem u nogi, z bolszewikami nie walczyć. Co za debilizm. Co za debilizm. I w ogóle oficer składał przysięgę. W każdej sytuacji walczyć o ojczyznę. Także kosztem własnego życia. Panowie oficerowie poporzucali oddziały, rzucili setki tysięcy, ponad milionową armię, rzucili tych chłopczyków 19-18-letnich na pastwę losu i ci czekali, kiedy przyjdą Rosjanie, przyjdą Niemcy, ich nakarmią, ich podzielą na grupy i odprawią do domu za setki kilometrów. A panowie oficerowie pouciekali sobie w nocy pouciekali, brali kasę pułkową do kieszeni, dzielili do samochodu i nie ma ich, żołnierze budzą się i nie ma. I tych, którzy pouciekali, należało potem wyłapywać i rozstrzeliwać. To byli dezerterzy, a nie oficerowie. To jest niedopuszczalna rzecz. Niedawno, kilka miesięcy temu, wywiad z takim podeszłym bardzo wieku oficerem, byłym oficerem kampanii 1939 roku. Ja mówię, dziennikarka, co jest na wojnie najważniejsze? I był oficer, mówi, na wojnie jest najważniejsze zachować swoje życie. Na wojnie nie jest najważniejsze zachować swoje życie. Na wojnie jest najważniejsze spełnić swój żołnierski obowiązek i dotrzymać wierności przysiędze. Wszystko. Zginąć, a nie poddawać się, nie iść do niewoli, a tym bardziej nie uciekać, porzucając swoje oddziały. Bo oficer dla żołnierzy jest ojcem, zastępcą ojca. Nigdy szanujący się oficer nie rzuci swojego oddziału. A ja nie tylko z biuletynów IPN znam te fakty. W moim ojczystym miasteczku na Wileńszczyźnie wielu było, żyło w wojsku polskim jako oficerowie, wielu było lotników, którzy do Anglii potem, w Anglii walczyli, w bitwie w Anglii brali, ale było dużo szeregowych. Pytam, dlaczego tak za 2 tygodnie przegraliście wojnę? Coś podobnego, milionowa armia. Dzieckiem byłem, chłopczykiem pamiętam, dopytywałem dwóch panów, przyjaciół ojca. A co my budzimy się na ranku, a oficerów nie ma, jedzenia nie ma, nic nie ma, my nie wiemy co robić, nam po 19 lat. Koniec. Musi być ostatecznie do honoru oficerskiego. Należy też walka, strzelanie do wroga, zabijanie go, bo wróg przyszedł do ciebie nie uściskać ciebie, nie o miłości gać, on przyszedł zabijać. To zabij go pierwszy, jeśli jesteś mężczyzną i polskim oficerem. Tylko tyle chciałem powiedzieć, a nie, że na chybil trafi, na oślep zabijać niewinnych ludzi. W każdym bądź razie ja wolę mówić o obowiązku niż o prawach. Obowiązek jest na pierwszym miejscu. Proszę. Jeszcze spojrzenie na pewien fakt. Niemcy w końcowej fazie, kiedy ponosili klęski, oficerowie niemieccy szukali jak gdyby dróg ucieczki i kolaboracji, gdzie w jaką stronę przechylić się, żeby się poddać. To jest jedno stanowisko. Gdyby pan by pamiętał, że wyjaśnić ten stosunek Niemców, oni będąc na początku wojny, w innym stanie i w końcówce wojny. I druga sprawa interesuje mnie też, co było powodem, że Francuzi tak szybko kolaborowali z Niemcami? Ja, panie Zewski, myślę, że to nie są pytania, po prostu pan postawił mnie w takiej trudnej sytuacji, że bywa różnie. To, że Francuzi zaczęli współpracować z Niemcami, to były pewne przesłanki ideologiczne. Wspólnota rasowa, rasa nordycka, rasa aryjska, nie musimy nawzajem się wyniszczać. I Hitler przez cały czas wojny bardzo chciał skończyć wojnę z Anglią, bo Anglicy też należą do rasy nordyckiej. Nie chciał walczyć. Marszałek Petain właśnie kierując się tą filozofią, nie chcąc, żeby było więcej ofiar wojennych, no stanął, teraz się twierdzi, że wkroczył na drogę zdrady narodowej.
Natomiast de Gaulle był zwolennikiem walki do końca. Tyle komentarzy. Nie będziemy wnikać w te rzeczy, bo to już zupełnie inny temat. Tak, ale są różne postacie. Ja myślę, że to pan więcej ode mnie rozumie po tych sprawach. Ja to wyczułam z pytań, które pan zadał. Tak, w podtekście było to. Mimo to ja pozostałem przy swoim zdaniu. Mimo to w życiu bywają różne sytuacje i Francuzi, i Anglicy, i Niemcy postępują różnie. Inni byli Niemcy na początku wojny, a inni po 6 latach walki, wymęczenia, wydręczenia, widoków śmierci niesamowitych, poniewierki i tak dalej, załamali się. Załamali się, zatracili ducha nordyckiego. Załamali się psychicznie, wszystko. Tak, jeszcze jest pytanie, proszę. I to nie dziwne, to normalna sprawa. Dzień dobry. Ja bym chciał właśnie zapytać pana więcej może o traktat ryski, bo wiem, w latach 36-37 111 tysięcy Polaków zostało na tych terenach rozstrzelanych. Nie rozumiem, że przyjeżdżają Polacy i nie chcą większego terytorium. Z czego to mogło wynikać? Bardzo proszę, jakby pan był uprzejmy. Dziękuję. To jest tak złożone pytanie, że na niego nie ma odpowiedzi, drodzy państwo. Państwo wiedzą, że była, na terenie Ukrainy była zorganizowana marchlewszczyzna. Na terenie Białorusi dzierżyńszczyzna, tam gdzie Polacy stanowili albo większość, albo bardzo znaczny odsetek ludności. To były polskie republiki autonomiczne w składzie Związku Sowieckiego. Raptem te republiki zostały zlikwidowane. Ich tworzył Dzierżyński, Marchlewski, Worowski, między innymi ci ideowi komuniści polscy. Ideowi, nie złodzieje, nie bandyci, tylko ideowi, bezinteresowni ludzie, którzy autentycznie wierzyli, że oni walczą teraz o wolność, o sprawiedliwość społeczną, w tym też o Polskę sprawiedliwą. Tak? Drodzy państwo, wysłannicy z Warszawy zorganizowali na tych terenach Marchlewszczyzny i Dzierżyńszczyzny gęstą sieć polskiej organizacji wojskowej. Nasi publicyści to negują teraz. A jednak ta sieć została zorganizowana. Ja miałem dostęp w swoim czasie do dokumentów sowieckich, tajnych dokumentów Policji Sowieckiej. To były już wydane zbiory dokumentów, z których niezbicie wynikało, że te organizacje są. I oto w pewnej chwili warszawska bezpieka, defensywa, przekazała do Moskwy, ja nie wiem, czy to był agent sowiecki tam w tych strukturach, czy to była straszliwa gojska niegodziwość, że zorganizowali tych ludzi, wciągnęli do organizacji, a potem wszystkie listy z adresami, z nazwiskami okazały się nie wiadomo jak i dlaczego w Moskwie. Spokojnie NKWD pobrało tych ludzi, porozstrzeliwało razem z rodzinami. Część wysiedliono do Kazachstanu i na Syberię, a dużą część wymordowano. Ale to z Warszawy informacje zostały przekazane do Moskwy. I dotychczas nikt nie pisze. Ja do pracowników IPN w Rzeszowie zwracałem się z taką interpelacją. Proszę powiedzieć, kto wykradł tajne dokumenty i przekazał? Albo wy specjalnie to zrobiliście, panowie warszawiacy? Jak można zorganizować polską organizację wojskową, dużą sieć, wciągnąć ludzi w to, przygotować do powstania i potem przekazać te dokumenty wrogiemu państwu? Z Polski, z nienawiści można to zrobić. Widzi pan, oto jest to. Oto jest właśnie to. Proszę uprzejmie. Mówili Polacy. Proszę. Tylko mówili po polsku. Rozumiem panią. Wszystko. Bardzo pięknie pani powiedziała. Tak jest. Jest pytanie. Oni nie zasługują na imię Polaków, nawet gdyby byli genetycznymi Polakami. A może i nie byli. Nie byli Polakami. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak. Ma pani rację. Jak chodzę czasem na spotkania różne, w każdym razie, to nawet naukowcy podnosili sprawę, że jak w czasie okupacji Żydzi od Polaków byli odłączeni, to nie było zdrady. A później, jak teraz we wszystkich organizacjach, partiach i przed wojną i teraz, to wszędzie jest zdrada i sprzedajność. Jeszcze jedno. Jeśli przyszło, kiedyś w dawnych latach podawali, że za Armią Czerwoną szło 800 tysięcy NKWD. 400 tysięcy zostało, wtedy podawali w Polsce, 400 na obstawienie administracji w NRD. Teraz kilka lat temu, że to nie 400 tysięcy, tylko 370 tysięcy NKWD. Była to NKWD, to było NKWD.
które nienawidziło Polski, to byli Żydzi ukraińscy, białoruscy, litewscy. I teraz nienawidzą. I we władzę weszli tutaj też oni i PRL, to była, można powiedzieć, Bolszewia. Natomiast jeszcze po prostu, dobrze, pan dziękuję. Do przodu, jak chcesz. Na kamerę. Nie kłamać się panu. Dobra, teraz tak. Jeśli nawet z tych kresów wschodnich, no Dzierżyński Polak. Jaki on Polak, jeśli byłem na spotkaniu, na wykładzie Andrzeja Leszka Szcześniaka i on otwarcie twierdził, że to jest Żyd spod Odessy, który przybył do Polski jako z Włoch, jako pod nazwiskiem Rufi i kupił majątek tam i nazwał się Dzierżyńskim. Jak siostra, która przejęła jako neofitka religię to chrześcijańską, a on czytał Marksa, Engelsa tamtego i zastrzelił ją i już jako sprawdzony zabójca już poszedł jako rewolucjonista. Teraz tak, jeśli nawet ktoś powie Trocki, Troki na Białorusi, nie. Jest Lejba Bronsztajn o przybranym nazwisku Lew Trocki. Tak. To są wielki Polacy. Jeszcze jedno. Przecież przed Berio był na czele NKWD Jagoda, Żyd z Łodzi. Tak? Nie z Łodzi, z Rosji. I teraz mówić teraz tak. Polacy nienawidzi. A jeszcze, jeśli publikatory i gazety niektóre piszą za tym w Rosji, jeśli tam publikują, że 84% to były w rządzie radzieckim po prostu Żydzi. U nas przecież NKWD, jeszcze jedno w każdym razie. Jeśli podają, że po wojnie Polacy przechowali 300 tysięcy, drugie 300 tysięcy się nie ujawniło, bo byli przestraszeni. Za Armią Czerwoną przyszło po prostu tyle tysięcy tu zostało, a teraz czytałem na przykład jeszcze przy tego książkę żydowskiego autora, że w repatriacjach tam w którymś roku, bo jeszcze jej nie przeczytałem, prawie ćwierć miliona to przyszło Żydów, jako niby obywatele polscy, jako Polacy. A jeszcze przecież Jakub Berman zalecał po wojnie, żeby... Dobrze. Żeby po prostu jak być w drugim linii stać, a jeszcze jak był spis, ilu jest Żydów w Polsce, tylko 1000, a reszta no, że Polacy. Rozumiemy pana. Rozumiemy pana punkt widzenia. Jeśli pan pozwoli, to stosunkowo się tylko do pewnych dwóch tez. Feliks Dzierżyński nie był żadnym Żydem. To są bajeczki. To są właśnie nasze magiczne myślenie. Jak ktoś jest niegodziwcem, to jest koniecznie Żydem. A Polaków niegodziwców nie ma. Ten 60-krotny morderca Pękalski to też Żyd. Prawda? I ten Trynkiewicz, który siedzi w Gostyninie, który trzech chłopców zarznął, to też Żyd. Prawda? Bo Polacy są cacy, Polacy są katolicy, wspaniali i tylko dobrzy ludzie. Nieprawda. Feliks Dzierżyński był rodowitym polskim kresowym szlachcicem, Herbu Samson. Żyli panowie Dzierżyńscy w sąsiedztwie z nami, z Ciechanowiczami między innym. Tak? I Klara Ciechanowiczówna w 30-tych latach była żoną lekarza, doktora Władysława Dzierżyńskiego. To była zacna polska szlachta, czystej krwi Polacy, bardzo patriotyczni. Niemcy, gestapo niemieckie SS polowali na członków rodziny Dzierżyńskich. A potem, gdy Niemcy odeszli, już NKWD sowieckie po wojnie wylapywało wszystkich i w publikacjach memorialu rosyjskiego są członkowie rodziny Dzierżyńskich rozstrzelani przez NKWD. Żydzi nie byliby rozstrzelani. Dzierżyńscy to rodowita polska szlachta. Rodowita polska szlachta. Proszę nie wierzyć tym bajkom, bo także i dobry naukowiec może sobie podpić po paru głębszych przyjść i opowiadać bajeczki różne, ciekawe, mniej lub bardziej ciekawe, prawda? Proszę, nie można wszystkiemu wierzyć, co jest pisane. Jeśli chodzi o... wszystkiego winie mówię, że żona uciekła do kochanka, to Żyd winien, bo zdemoralizował jakiś ją, tak, albo tak, za proszeniem genitalia zmiękczyły się, to też Żydzi winni. Naprawdę, nie bądźmy do... Jeszcze drugi wątek. Nie bądźmy naiwniakami, naprawdę. No, Żydzi bywają różni, drodzy Państwo. Pozostawmy ten problem. To jest śliski problem, drodzy Państwo. Proszę pamiętać, że my nie jesteśmy sami i nie zawężajmy naszego tematu do Żydów. No nie, naprawdę, to nie jest jedyny temat. Tylko jeszcze konkretnie o Henryk Jagoda tak zwany. To nie był żaden Henryk Jagoda. To był Henoch Jehuda.
urodzony nie w Lodzie, a w Rybińsku rosyjskim. To jest rosyjski Żyd, Henoch Jehuda, z bardzo religijnej żydowskiej rodziny. Jego ojciec był handlarzem, co prawda, ale był bardzo, bardzo praktykującym Żydem. Praktykującym w tym prymitywnym sensie, że do synagogi chodził. Tak? Bo co to znaczy być praktykującym Żydem? To żyć według etyki żydowskiej. Podobnie jak być praktykującym katolikiem, to żyć, postępować według kodeksu etycznego, a nie po prostu przychodzić do świątyni. W każdym razie to Żyd nie z Łodzi, tylko z Rybini. Tak, Żyd oczywiście. Henoch Jehuda, a nie Henryk Jagoda. Proszę uprzejmie, panie. Nie, proszę państwa, ja chciałem... To jest znakomity redaktor, znamy ja jego. Ja chciałem włączyć się właściwie w polemikę między znawca, panem doktorem Ciechanowiczem a moimi kolegami. Szanowni panowie, interes narodowy bardzo często będzie realizowany wedle tezy pana doktora Ciechanowicza. Co proponujecie w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie dzisiaj? Tam wszystko są prowokacje rosyjskie, a Ukraińcy są naszymi przyjaciółmi. I to Rosjanie spowodowali, że nazwa ulicy w Kijowie to jest jednego z bandytów, bandziorów, bo to nie są nacjonaliści, to są bandyci po prostu. Ja jestem nacjonalistą polskim, ale ja nie zamierzam mordować innych narodów. Nie jestem szowinistą, nie jestem rasistą. A ukraińscy mordercy mordowali Polaków. Także tutaj w tej sytuacji, jeżeli będzie trzeba wysłać czołgi, no to być może pojedziemy. Będziemy bronili tych polskich grobów, żeby mogli nasi naukowcy choćby wyszukać tych szczątków, które tam są przez tych bandziorów pochowane. Natomiast w tej kwestii, że wszystkiego nie widzi Żydzi, to ja przytaczam ciągle taką maksymę, której ja hołduję. Własna niemoc jest groźniejsza jak obca przemoc. To nasze ściąganie się w dół to jest jednym z przejawów naszej niemocy. Rzeczywiście, dajemy się napuszczać, nie lubimy mądrzejszych od nas. I to, jeżeli się nie zmieni, choćby w minimalnej skali, to ciągle obcy będą nami rządzić. W jedności siła rzeczywiście i chwała, dziękuję panu doktorowi za wykład. Dziękuję, panie Bogusławie. Drodzy państwo, jeśli ukraińscy szowiniści chcą przemyśle, to jeśli postępować według filozofii podstawiania policzka, to oddajmy im i Kraków także. No tak. Chcą, ja wiem. No to oddajmy. Oddajmy i Przemyśl, i Kraków, podstawmy i lewy policzek, podstawmy i prawy policzek, podstawmy i inne części swego ciała i niech robią, co chcą z nami. Oni już tu są. Czy jeszcze jakieś pytania, proszę państwa? Jak nie, to podziękujemy jeszcze raz naszemu prelegentowi. Naprawdę znakomity wykład.